Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam moje nowe zwierzęta, a więc zaczynamy. A więc jak widzicie po tytule, w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje nowe zwierzęta. Te, które złapałam i te, które dostałam. Zaczniemy może od tych, co złapałam. A więc są to dwie kolonie kartonówek, a raczej złapałam królowe i zrobiłam adopcję. Tu mamy pierwszą kolonię. Niestety właśnie wszystkie wyszły teraz na arenę, więc ich nie pokażę. I tu jest ich trochę mniej. A tu już jest taka większa kolonia. Mogę Wam pokazać królową. O, tu jest królowa. A żeby było ciekawiej, jak widzicie, ona ma jedno skrzydło. Ponieważ jak ją złapałam, to jeszcze miała skrzydła, ale na drugi dzień widzę, że odrzuciła, czyli że jest zapłodniona, ale jedno skrzydło zostawiła. Więc jest ciekawie. O adopcji kartonówek robiłam już kiedyś osobny film, ale dla tych, co nie wiedzą, to powiem mniej więcej o co chodzi. Więc łapiemy kartonówkę królową, no i ona sobie sama nie poradzi, sama kolonii nie założy. Więc po prostu łapiemy jakieś inne kartonówki, po czym je hibernujemy w lodówce, kartonówki królową osobno, robotnicy osobno i jak już są zahibernowane, łączymy i kolonia już jest. Kartonówki to piękne mrówki i bardzo porządne. Ciekawi mnie, czy królowa odrzuci to skrzydło ostatnie, czy już nie. Zobaczymy. Jeszcze wypadałoby do obydwu kolonii dołożyć trochę poczwarek tego gatunku. Zobaczymy, jak znajdę, to dołożę, jak nie, no to będzie trochę źle. Ale może mu się uda znaleźć. Ale może mi się uda znaleźć i będzie wtedy lepiej. Przejdźmy teraz do prezentu na Dzień Dziecka. I dostałam trzy fajne pająki. Zobaczymy najpierw tego, tego, a później tego. Więc pierwszy to Psalmopeus irminia. Bardzo malutki, chyba L1. O, i on siedzi tutaj. Właśnie na końcu filmu będziemy wkarmić te wszystkie trzy pająki, więc może wyjdzie. O, a na razie widać tylko tyle. No i długo będziemy czekać i za bardzo długi czas urośnie duży. Tu już trochę lepiej widać, tylko że od spodu jest to Caribena wersji kolor. Również malutka. I na razie jest taka bardziej niebieska, a im będzie starsza, tym będzie bardziej brązowa. Ale na razie przez pewien czas będzie niebieska. I ją również sobie później nakarmimy. I jeszcze tak od drugiej strony można ją trochę pokazać. I ostatni, największy z nich to Neohotele Incei Gold. Na razie siedzi tutaj, w kryjówce. O, właśnie się ruszył. No to teraz pora wszystko nakarmić. No i patrzymy, co się stanie. Tak chyba będzie lepiej. Pająk wyszedł. Karaczan uciekł. O! O! I właśnie złapał. I teraz możemy go sobie z bliska zobaczyć. Na razie jest to bardzo mały pająk. Ale jak urośnie, to Wam go pokażę. O, wszedł głębiej. No, więcej Wam nie pokażę, ponieważ bardzo ciężko nagrać coś tak małego. Chyba na białym tle będzie jednak lepiej takie małe pająki widać. Ale już nie tego, ponieważ jest głęboko schowany. No i co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Psalmopeus irminia to ptasznik polecany początkującym, ale bywa czasami trochę szybki. Natomiast jad ma słaby, więc nadaje się idealnie. Potrzebuje wyższej wilgotności, więc wystarczy raz na jakiś czas mu spryskać. No i bardzo prosty w hodowli. Karmi się jak wszystkie pająki owadami. Więc przejdźmy do Caribeny wersji kolor.
i karibena w wersji kolor jest tutaj. Ją również nakarmimy. Tak ona wygląda. Bardzo mały pająk. Karibena wersji kolor również jest polecana początkującym. Wymaga wyższej wilgotności oraz troszeczkę lepszej wentylacji. Mój ma takie dosyć małe dziurki, jednak jest ich dużo, więc wentylacja jest odpowiednia. Wypada jej dołożyć również jakiś element wystroju, jakikolwiek, żeby miała na czym zrobić pajęczynę. No i wtedy będzie dobrze. Hoduje się ją bardzo łatwo i ma słaby jad, więc nadaje się na początek. I tak jak już wcześniej mówiłam, młode są takie ciemno-niebieskie, a najstarsze już są brązowe. I przez pewien etap życia są częściowo niebieskie, częściowo brązowe. Jak przechodzą właśnie z etapu niebieskiego na brązowe, no to właśnie takie są. Ale moja, zanim taka będzie, to trochę czasu minie, nawet trochę długo. No i właśnie nam wyszła. No i wyszła na rękę. Trzeba ją zgonić jak najszybciej. No nie chce zejść. Ale ogólnie ten gatunek tak marzy. Jak już wejdą na rękę takie małe, to ciężko je zgonić. Zamknięta i przechodzimy do następnego. Neohotele Insei Gold również nadaje się na początek. Też potrzebuje wyższej wilgotności. Ale on już rośnie mniejszy. I to, że u mnie jest teraz największy ze wszystkich, co pokazałam, to nie znaczy, że taki będzie, ponieważ ze wszystkich tych ptaszników, co tu pokazałam, to ten właśnie rośnie najmniejszy. No i zobaczymy. Tak na razie zero reakcji. O, właśnie wychodzi. No nie, nie będzie jeść. Więc karczan zostawiam, najwyżej później go wyjmę. Ponieważ możliwe, że pająk się zbliża do wylinki, więc jeść po prostu nie będzie. Jak nie zje, to go po prostu wyjmę. To chociaż jeszcze go wam tak pokażę. Tu będzie cokolwiek widać przynajmniej. Ten jest już większy. Ale tak jak wcześniej mówiłam, urośnie najmniejszy ze wszystkich. Więc zamykamy. No i to by były wszystkie zwierzęta, jakie złapałam i dostałam. Jeśli film Wam się podobał, weź łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.